Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dlaczego tu się znaleźliśmy? Bo Mirek trzyma takie papiery. Ma papiery i nie zawaha się użyć. Mam jeden program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2020-2023, więc możemy podsumowywać. Pozyskaliśmy środki, wybudowaliśmy. Jak udało się to szybko zrobić? Tak działa indywidualne budownictwo, że siła osób, którzy chcą tu budować, powoduje, że również od razu szybko powstają wokół tego drogi. Ja słyszałem, że i mieszkać jak chcą tu też. A takich uliczek i miejsc zdewastowanych w naszym mieście jest kupę, nie? To nie jest ewenement, to nie będzie ewenement. Bardzo na przyszły rok, jak zaglądnąłem, to w ogóle jest paradoks niesamowity. Mamy, wiadomo, jaki mamy problem finansowy, tak? Bo wiadomo. Wiadomo, ile mamy pieniędzy, wiadomo. Wiadomo, że spraciliśmy pieniądze z CIT-ów, wiadomo, tak? Tak. No i co? Jesteśmy zaskoczeni? Jeśli konstruujecie budżet, to trzeba było na szyty na miarę oszczędzać. Na miarę własnych tak, możliwości. Oszczędzajcie, bo wasza kadencja się kończy. Bo to się nazywa kreatywna księgowość. Tylko ja w takich sytuacjach zawsze mam jedno pytanie. Czy jeden z drugim, tak, zadłużyłby swój dom, czy tak, nie wiem, czego, czy dziecko prawie swoje. I to jest ulica przykryta śniegiem, która nie ma żadnej. No, ulica się nazywa jak? To jest w obrębie ulicy Lutostańskiego, już nie precyzujmy, nie stygmatyzujmy mieszkańców. Niedaleko akwaparku. Tak, blisko centrum miasta. I do kościoła blisko. Tak, rzut beretem. I do Lidla. No. I do Biedronki. No i jak państwo myślicie, jak tu stoimy, co tutaj jest nic, za nawierzchnia? Nic jak widzicie, nie ma, jest śnieżna, i tak dalej. Śnieżna nawierzchnia. No. Więc powiedzmy tak, można by to zainwestować w tą drogę, ale w niektórych wypadkach mieszkańcy mają współudział w wykonaniu drogi, a w niektórych wypadkach nie mają. Jakie tutaj prawidła rządzą tym, że w jednym wypadku mieszkańcy, żeby stworzyć sobie ulice, chodniki i dobre dojście, muszą inwestować swoje pieniądze, a w drugim wypadku nie muszą, a w trzecim inwestuje za nich deweloper. Jak to przebiega?